16 lipca w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej odbyło się podpisanie umów przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego w związku z pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu w ramach wyrównywania różnic między regionami. W wydarzeniu udział wzięli wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, starosta tarnowski Roman Łucarz, wicewojewoda małopolski Józef Gawron, dyrektor małopolskiego oddziału PFRON Marta Mordarska, etatowy członek zarządu powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma, wójt gminy Rzepiennik Strzyżewski Marek Karaś. Bardzo staramy się o to, żeby te osoby, które same nie mogą się upomnieć o swoje prawa, żebyśmy jako my, jako samorząd widzieli ich potrzeby i te potrzeby realizowali. No i takimi właśnie potrzebami są między innymi zakup nowych busów, nowych autobusów dla potrzeb tych osób. Jest to kolejne takie ważne wydarzenie, bo ja mam też już okazję po raz kolejny być na terenie powiatu tarnowskiego i jest to kolejne wydarzenie, które niesie konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych. Władze powiatu tarnowskiego, pan starosta, zarząd powiatu wykazują się dużą taką operatywnością w tym zakresie, ale również dużym taką empatią, wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych. Podpisanie umów na zakup tych samochodów spowoduje, że osoby niepełnosprawne będą mogły częściej korzystać z różnego rodzaju dóbr, które są dostępne w naszym społeczeństwie. Począwszy od tych podstawowych rzeczy, jak dostępność do opieki zdrowotnej, gdzie świadczenia, szczególnie w zakresie rehabilitacji, będą bardziej dostępne, są już właściwie bardziej dostępne od 1 lipca, ale również te samochody ułatwią dostęp do chociażby dóbr kultury, żeby mogli niepełnosprawni w pełni korzystać z tego dobrodziejstwa. Łączna globalna kwota dofinansowania dla powiatu tarnowskiego to jest prawie 500 000 zł. Jesteśmy tutaj, jeżeli chodzi o województwo małopolskie, niekwestionowanym liderem w tej transzy, która w tej chwili została rozdysponowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powiat tarnowski, można by tak powiedzieć, że jest na podium i ma pierwsze miejsce, jak chodzi o program wyrównywania różnic między regionami, zdobywanie środków finansowych na właśnie rzecz likwidacji barier, zakup środków transportowych, które są tak ważne i potrzebne, żeby osoby z niepełnosprawnością mogły dojeżdżać, czy też bezpośrednio do miejsc, w których na co dzień odbywają się dla nich zajęcia, czy też w inne miejsca się przemieszczać, ale to również bariery architektoniczne. No i to 500 000 zł i dzisiaj ważne podpisanie umowy i przekazanie środków. Ja się przede wszystkim cieszę, że powiat tarnowski spośród samorządów jest tym powiatem, który w swoich priorytetach stawia pomoc społeczną, pomoc osobom niepełnosprawnym jako rzecz najważniejszą, ponieważ ta dzisiejsza umowa to jest wsparcie tych wszystkich działań, które powiat do tej pory też podejmował. I działań inwestycyjnych, jeśli chodzi o budowę nowej siedziby, chociażby w Dwudniakach dla DPS-u, ale także też i doposażania ustawicznego, remontowania i wzmacniania potencjału wszystkich jednostek pomocy społecznej, które powiatowi podlegają. Patrząc z poziomu całego województwa, mogę tutaj rzeczywiście stwierdzić, że pan starosta Roman Łucarz, pan wicestarosta Jacek Chudyma patrzą na te potrzeby osób wymagających wsparcia z dużą empatią, z dużym zrozumieniem. Kwota blisko 500 000 zł zostanie rozdysponowana pomiędzy placówkami dla osób niepełnosprawnych w Bylitowskiej Górze, Wietrzychowicach, Stróżach oraz Rzepienniku Biskupim. No na pewno mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzepienniku Biskupim będą korzystać z tej windy, która mam nadzieję już w tym roku powstanie dzięki właśnie środkom z PFRON-u i z budżetu gminy. Uda się tą inwestycję zrealizować. Ta winda jest naprawdę niezbędna, bo osoby na wózkach naprawdę mają problem z poruszaniem się czy dostępnością do tego domu. Zależy nam bardzo i rządowi i wojewodzie na tym, żeby osoby niepełnosprawne wyrwać z tego wykluczenia, żeby spowodować, że i te osoby niepełnosprawne i rodziny żyły w sposób godny, w miarę bezpieczny i stabilny. Temu też zresztą służą te rozwiązania ustawowe, o których mówiła pani minister Józefa Szczurek-Żelazko, chociażby o tym bezlimitowej rehabilitacji, czy też bez kolejki dostęp do specjalistów. To są kolejne udogodnienia, które poprawiają życie osób niepełnosprawnych, ich samodzielność.
Będą kolejne, związane chociażby z aktywizacją zawodową, ze wsparciem dla warsztatów terapii zajęciowej, dla zakładów aktywności zawodowej, czy też zakładów pracy chronionej. To wszystko jest w tej chwili na etapie konsultacji. Bardzo dziękuję tutaj władzom powiatu, panu staroście Łucarzowi, panu staroście Jackowi Chudymie za tą skuteczność w zdobywaniu tych środków, bo rzeczywiście powiat tarnowski, jak powiedziała pani dyrektor Mordarska, dyrektor PFRON-u, że powiat tarnowski jest w samej czołówce, na najwyższym stopniu podium, jeżeli chodzi o dbałość o osoby niepełnosprawne.